Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie i każdego z Was, kto czytać lubi, a ja wierzę, że ludzie zainteresowani rozwojem właśnie teraz ten film oglądają, zachęcam do zakupienia mojej najnowszej książki o pewności siebie. Któż jej nie potrzebuje? To jest tak jak z pieniędzmi. Jak ma się więcej, to można więcej rzeczy robić. Z pewnością siebie jest identyczny. Nie mówimy o niezdrowej, toksycznej arogancji, a nie o zarozumialstwie, ale o konkretnej, wartościowej samoocenie bazującej na faktach, która potrafi podejmować określonego rodzaju działania, które są związane z obszarami Związków i relacji, po to, żeby powiedzieć, co się czuje, bo do tego pewność siebie jest potrzebna, po to, żeby nie zamykać się w sobie, tylko powiedzieć partnerowi, nawet jakiegoś rodzaju, przekazując smutną wieść i zrobić to, po to, żeby nie zamiatać problemów pod dywan. W kontekście finansowym, gdy się idzie po podwyżkę do szefa, a badania pokazują, że 50% Polaków nigdy w życiu tego nie zrobiło, bo większość z nich się boi, a przecież znaczna większość by chciała, musi mieć pewność siebie, żeby to zrobić. W kontekście wystartowania z własnym biznesem, niektórzy was o tym myśleli od lat. Może teraz jest właściwy czas i poza kompetencjami twardymi. To oczywiste. Zarządzanie marketingiem przecież potrzebujesz też aspektu miękkiego, czyli pewności siebie. Badania też to pokazują. Ludzie pewnie siebie zarabiają więcej, są traktowani jako bardziej atrakcyjni, mają lepsze wyniki w sporcie, lepsze wyniki w nauce. Krótko mówiąc, w pewność siebie warto zainwestować. Inwestować można niewiele, bo to książka, a zyskać można bardzo, bardzo dużo, bo to wiedza, a ta wiedza może być zamieniona następnie w działanie i poprzez konkretne modele, które tam tam zostały przedstawione i bardzo praktyczne narzędzia, które wynikają z moich obserwacji, z blisko już 20 lat pracy, z ludźmi wszelakiej maści, z różnych krajów, skompilowałem tę wiedzę i jako podręcznik bardzo rozwojowy w aspekcie osobistym i zawodowym teraz Wam właśnie prezentuję. Więc koniecznie skorzystajcie. Premiera odbyła się bardzo, bardzo niedawno, bo 25 listopada ta książka jest dostępna w najlepszych sięgarniach i sięgajcie po nią, bo ona zmieni Jakość Waszego życia, i zarówno pod kątem osobistym, i pod kątem zawodowym. Zachęcam, wspaniała pozycja i czytanie, jak wiadomo, czyni nas mądrzejszymi. A o to w rozwoju nam wszystkim chodzi. Bardzo serdecznie dziękuję za tę chwilę i do zobaczenia w lekturze pewność siebie.